z tej strony Monika. Dostałam wczoraj wieczorem, czy wczoraj w ciągu dnia, ale wieczorem dopiero odebrałam paczkę, jak wróciłam z pracy. Paczusie z naszej scraptubowej wymiany, albumik z jednego papieru skrapowego. Dla mnie albumik robiła Kasia Krawczyk. Albumik był zapakowany w takie piękne pudełeczko z ślicznego papieru. Te różyczki to są po prostu absolutnie cudowne. No i tutaj zawiązane taką właśnie wstążeczką. Tutaj była śliczna kokardka. No i zapraszam do oglądania. W środku mamy taki albumiczek. Proszę bardzo. Albumik jest prześlicznie ozdobiony. Tutaj taka maleńka kokardka. Naprawdę, Kasiu, muszę Ci powiedzieć, mega cierpliwości, bo ja takich małych kokardek to nie mam cierpliwości, żeby zawiązywać. Śliczna. Ten papier z ptaszkami jest po prostu cudowny. Tutaj są takie kryształeczki, kwiatki papierowe, listki troszkę. No i zawiązywany jest tutaj na tasiemeczkę. O, proszę. No i mamy tutaj tak, mamy na pierwszej stronie jest kieszonka z kryształkiem. Tak. W każdej z tych kieszonek tutaj w środku jest taki, tak, wydaje mi się, że chyba własnoręcznie robiony. Super. To jest w ogóle prześliczny papier. Kryształki, tutaj taki fajny motylek, taki podniesiony z jednej i z drugiej strony. Świetnie to wygląda. Tutaj dwie kieszonki, kolejny tak. Motyleczek. Kryształki. Tutaj taka góra wieży Eiffla. I takie, oh, so cute. Jak ja to zobaczyłam, to teraz mi się banan pojawił na twarzy. Mówię, o, jakie to słodkie. Takie. Zamykane na tasiemkę rypsową. I z tyłu podpis. Kasia Krawczyk. Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za albumik. Jest absolutnie prześliczny. Dziękuję Ci też za wszystkie przyda się. Nie będę ich wszystkich pokazywała. Pokażę Wam tylko, słuchajcie, jedną niesamowitą sprawę. Ja takiego wykrojnika nie widziałam jeszcze. Zobaczcie, jaka prześliczna rameczka. Ona jest po prostu absolutnie cudowna. Właśnie się zabieram za robienie kartki ślubnej, kolejnej, którą tym razem robię do koleżanki. Także no na pewno mi się przyda. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za to. Także bardzo serdecznie dziękuję za albumik. No i zapraszam Was do przede wszystkim zajrzenia na naszą grupę scraptubową, kto jeszcze tam nie zajrzał. No i do kolejnych wymian, bo naprawdę uwierzcie mi, taka możliwość zrobienia czegoś dla kogoś i dostania od kogoś czegoś własnoręcznie zrobionego jest po prostu absolutnie niesamowite. Dziękuję za uwagę. To na dzisiaj wszystko. No i do zobaczenia. Pa, hej!